Cześć, jak zwykle Michał z portalu Władek.pl. Tym razem zajmiemy się takim zagadnieniem jak ubiór. Wiadomo, wędkujemy nie tylko w lecie, wędkujemy też zimą, wiosną, jesienią. I o tyle jak w zimie, no wiadomo, musimy się cieplutko ubrać, to wiosna i jesień jest taka tyle o ile. Wystarczyłoby ubrać się tak jak ja jestem teraz, ewentualnie kurtkę przeciwdeszczową i teoretycznie to powinno starczyć. No ale zobaczcie, dzisiejszy dzień no niby nie jest aż taki zły. W mieście mamy powiedzmy kilkanaście stopni, 12, 10. Na plaży, no powiem tak, no pewnie gdzieś z 8 stopni jest na plusie, ale ta temperatura odczuwalna jest zdecydowanie niższa, ponieważ bardzo mocno wieje wiatr, mamy taką bryzę od wody. No i nie wiadomo, może za chwilę padać deszcz. Także w dzisiejszym odcinku troszeczkę chciałbym Wam pokazać mój strój wypornościowy i oczywiście też zapytać, zadać takie pytanie retoryczne, dlaczego strój wypornościowy na plaży i czy to w ogóle ma sens. Słuchajcie, chciałbym Wam pokrótce go przedstawić, także zaraz się przebiorę i zaraz Wam pokażę jak, co, jak, z czym i dlaczego. Zobaczcie, tak wygląda mój strój Grafa. Dlaczego wypornościowy i dlaczego Grafa? Dlaczego wypornościowy? Ponieważ no, nie tylko łowię z plaży. Faktycznie na plaży on no, nie jest aż tak potrzebny. Tak? Na plaży możemy sobie poradzić ze zwykłą kurtką, jakąś przeciwdeszczową. Trzeba by się też zastanowić nad spodniami. Część z moich kolegów, przyjaciół, którzy tutaj wędkują, po prostu chodzi w woderach. No to jest dobra sprawa, wiecie. Ponieważ no, jednak no, wodery mają to do siebie, że woda nam nie przenika, czyli jakiś ewentualnie deszcz, bryza, czy ewentualnie nawet jak chłopacy wchodzą do wody, żeby tam szukać tubisiów, czy zarzucać, no to jak najbardziej to jest duży plus. No ale jednak jest zimno w woderach. I troszeczkę trzeba pokombinować, żeby tam się troszeczkę cieplej ubrać pod spodniami. Jeżeli chodzi o mnie, ja wybrałem strój Grafa z tego względu, że on jest bardzo lekki, bardzo miękki i ma pełno kieszeni, o których za chwilę. Czemu wypornościowy? Bo tak jak powiedziałem, troszeczkę wędkuję też z kutrów, więc jakby nie było, wiecie, wypornościowe się przyda. Minus oczywiście tego stroju w porównaniu z innymi tego typu wypornościowymi ubraniami jest taka, że no jego kolor jest no niestety taki, że jak wlecimy do tej wody i nas w porę nie odnajdą, to nas nie znajdą z helikoptera, bo to jak widzicie taki kolor nieżarówiasty. No plus jest na pewno taki, że jak przejdziemy się tym po mieście, to nie będą wszyscy myśleć, że jakieś roboty drogowe są. Wracając do wędkowania z plaży, strój się rewelacyjnie nadaje, ponieważ jest bardzo miękki, nie krępuje ruchów i ma bardzo dużo ciekawych kieszeni. Dla przykładu, zobaczcie moje kieszenie na piersi. Bardzo fajne, są bardzo pojemne. Do tego wszystkiego kieszenie na piersi posiadają specjalną taką grodzie, przez którą możemy sobie wrzucić coś i ona, ta rzecz ląduje po prostu normalnie nam w kieszeni, potem możemy ją wyciągnąć poprzez otwarcie tej kieszeni u góry, ten rzep po prostu i wtedy wsadzamy rękę, wyciągamy to coś. Na przykład tym czymś może być, nie wiem, miarka albo coś innego, coś po prostu jakiś troszeczkę mniejszy przedmiot. Jeżeli chodzi o kieszenie wewnątrz, to oczywiście ich jest też sporo. Mamy też dużo kieszeni na zamek. To oczywiście wszystkie zamki są uszczelniane, więc tutaj ewentualnie jakiś deszcz, bryza morska, czy jak będziemy na kutrze i nam po prostu walnie dużą falą, to nam po prostu to no, mega, mega nie zaszkodzi. Jeżeli chodzi też o ten strój Grafa, no to tak jak też inne stroje, bo to jednak w tych kombinezonach to taki już jest standardzik, że one spodnie na przykład są rozpinane i można spodnie rozpiąć aż powyżej kolana. Co to nam daje? Słuchajcie, jeżeli jest w miarę ciepło, no to wiadomo, kurtkę można sobie ściągnąć, można ją rozpiąć i tutaj już mamy tą wentylację bardzo fajną. Jeżeli chodzi o spodnie, no to tak szybko ich nie ściągniemy i nie ubierzemy, także to rozpięcie tych nogawek daje nam taki duży komfort cieplny, że no po prostu jak sobie je rozepniemy do góry, no to mamy w zasadzie takie krótkie spodenki. Oczywiście w każdej chwili możemy to zapiąć i mamy fajne spodnie, nigdzie nam nie wieje, bardzo szczelne, rewelacyjne po prostu. Jeszcze odnośnie spodni, to w spodniach oczywiście mamy też kieszenie, one są bardzo pojemne, jest ich kilka, także bardzo, bardzo fajna sprawa. Mamy dużo takich, wiecie,
schowków, gdzie można wrzucić komórkę, jakieś dokumenty. Do tego wszystkiego mamy też kaptur. Kaptur jest, wiecie, bardzo też fajny. No oczywiście wszystko jest mega, mega nieprzemakalne, więc damy radę nawet w trudnych warunkach sobie poradzić i na plaży, czy to na kutrze. Naprawdę ja już troszeczkę to przetestowałem na kutrze przy takiej bryzie od fal, takich fal, co się wlewają na pokład. Płynęliśmy w 7 w skali Beauforta i faktycznie no, był z tym problem. Ja ponieważ mam chorobę morską, no to nie schodziłem pod pokład. Byłem na pokładzie i troszeczkę mnie te fale, ta bryza morska i to wszystko troszeczkę mnie umyło i muszę powiedzieć, że bardzo dobrze sobie ten strój dał radę. Jeżeli chodzi o elementy do tego stroju, które możemy sobie dokupić, to oprócz rękawiczek, które jak dla mnie są troszeczkę zbyt toporne do łowienia na plaży, czy to też nawet skutra, więc ja ich wam teraz nie pokażę. Na filmach skutrów możecie je tam zobaczyć, bo mamy te filmy skutrów nagrywane w październiku, także tam te rękawiczki też gdzieś tam śmignęły. Ale rzecz, która dla mnie jest bardzo fajną, przydatną rzeczą, to jest czapka. Czapka Grafa też, taka, zobaczcie, ja to nazywam taka ruska dosłownie czapka, naprawdę na dobre mrozy, ale niech was nie zwiedzie jej wygląd, że ona naprawdę jest na minus 50 stopni, bo komfort ma taki cieplny, że no powiedzmy, że jak jest 5 stopni na plusie, bądź bardzo duży wiatr, na przykład tak jak dzisiaj, to śmiało w niej można sobie pochodzić. Ja ją sobie teraz ubiorę, żebyście zobaczyli, jak to mniej więcej wygląda. O, tak ta czapka wygląda. Także wiecie, jakiejś tam mega tragedii PR-owskiej nie ma, a naprawdę no, jest bardzo cieplutko, na pewno nie przeziębimy się i na pewno ułatwi nam to po prostu taką egzystencję na tej plaży, jeżeli bardzo mocno wieje wiatr, czy też pada deszcz. Jeżeli chodzi o czapkę, ona też jest tego samego włókna, czy tam materiału, co cała reszta, czyli no, mamy to zapewnienie Grafa, że to jest wodoodporne. Parę razy byłem na deszczu, byłem na Norda Cup, gdzie po prostu zacinało deszczem z takim lekkim śniegiem. Bez problemu sobie ta czapka dała radę, więc naprawdę polecam. No czapka tam nie ma jakichś mega schowków, aczkolwiek wiecie, te uszy są odginane do góry, więc jeżeli byłoby tam w miarę ciepło, to można sobie to do góry podgiąć i będzie fajny komfort. Jeżeli chodzi, wracając do tej kurtki, ona, jak ją sobie zapniemy po szyję, to no, nie ma bata, żeby jakaś woda nam wleciała, czy wiatr gdzieś tam nas po prostu przewiał. Moim zdaniem ten sam kostium Grafa, on bardziej jest dla wędkarzy, którzy próbują łowić pod lodem, tak? No bo jednak jak mamy taką aurę, gdzie wszystko jest na biało i po prostu będzie nas widać, jeżeli chodzi o wyposażenie tego kompletu, no to tutaj jeszcze jest gwizdek, także śmiało można sobie tutaj łowić pod lodem, jak wpadniemy, to można sobie pogwizdać, może ktoś nas uratuje. I tu słuchajcie, to tyle, co chciałem wam powiedzieć, co chciałem wam pokazać. Parę kumpli mnie pytało, się pytało, prosiło, żebym coś tam opowiedział o tym stroju wypornościowym, bo już widzę, że paru wędkarzy tutaj, surfcastingowców, sobie go zakupiło. Także ja ze swej strony, wiecie, polecam, ponieważ no, Graf troszeczkę starał na wysokości zadania, zrobił nam tyle tych kieszeni, że komplet jest bardzo fajny, a z drugiej strony bardzo miękki i naprawdę na plażę się też nadaje. Mimo tego, że się tutaj nikt nie zamierza tutaj się topić, wchodzić do wody, to i ta wyporność nam nie jest aż tak potrzebna, ale ta wyporność jest tak zrobiona, że ten strój jest mięciutki i nie czujemy tego, że tam jest coś wbudowane, wiecie, i to jakoś tam krępuje nasze ruchy. Także to tyle. Żegnam was, Michał z Władek.pl. Oglądajcie mnie na kolejnych filmach. Mnie. I subskrybujcie nasz kanał. Trzymajcie się, cześć!